Cześć, tutaj Dorota z Look for Book i dzisiaj przychodzę do Was z podsumowaniem miesiąca lutego. W lutym udało mi się przeczytać 12 książek, więc to taki chyba już mój zrobił się standard miesięczny. Aczkolwiek miałam nadzieję na więcej książek, no ale jakoś tak wyszło. Powiem Wam, że jest to miesiąc takich kontrastów, czyli będą takie książki, które całkowicie podbiły moje serce i myślę, że będą w topce moich najlepszych książek tego roku. I znalazła się też książka, która na 100% będzie jedną z najgorszych książek, które w tym roku przeczytałam. A osobiście to nawet uważam, że jest to najgorsza książka, jaką przeczytałam w życiu. Więc jeśli jesteście ciekawi, no to zaczynamy i zapraszam Was do oglądania. Na początek opowiem Wam o książkach, które przeczytałam w wersji elektronicznej bądź odsłuchałam w audiobooku. I to były trzy takie książki. Pierwsza, to taką sobie wzięłam na poprawę humoru, najnowszą Małgorzaty Starosty, Komu zginął trup. Jest to druga część serii o patologu i no, dziennikarce, która prowadzi śledztwa takie historyczne. No i tym razem również no, kontynuują to, czyli raczej no, niby mieli nie mieć już zagubionego trupa, ale jednak się trafia. Może nie zaginiony, ale znajduje nasza dziennikarka w odziedziczonym samochodzie trupa. I co to za trup, kto go jej tam podrzucił, no to tutaj już zapraszam Was do czytania. Jak to u Małgorzaty Starosty, mnóstwo takich odwołań historycznych, ale też mnóstwo humoru, więc przyjemnie się to czyta. Więc idealna na, tak jak mówię, gdzieś tam na jeden wieczór na poprawę nastroju. Kolejna książka to jest powieść Medea z Wyspy Wisielców Magdy Knedler. I powiem Wam, jest to powieść, która mnie urzekła. Dlaczego mnie urzekła? Dlatego, że spodziewałam się też takiej lekkiej, przyjemnej lektury obyczajowej, a w zasadzie autorka dostarczyła taką powieść obyczajowo-historyczno-filozoficzną. Co tutaj mam na myśli? Po pierwsze mamy historię obyczajową, czyli historię bohaterki, która no, rodzi się, tak, ale no, nie pamięta swoich pierwszych lat dziecięcych, a jest później wychowywana w domu samotnej matki. Jedyne, co pamięta ze swoich pierwszych lat, to jest psalm w języku greckim. Czy to jest jakaś jej przeszłość, czy jest Greczynką, czy też nie. Zostaje dobrze, niby ma wyszkolona, wyuczona, natomiast ze względu na to, skąd pochodzi, no, ma jedyną tylko przyszłość, czyli może być albo krawcową, albo służącą, no, albo po prostu pracować w jakiejś fabryce. Mamy początek XX wieku na Dolnym Śląsku. No i tutaj właśnie najpierw ona podejmuje pracę jako krawcowa, ale następnie w wyniku tam różnych sytuacji podejmuje pracę na wyspie zwaną Wyspą Wisielców u jednego ze, no, z takich bogatszych rodów. Dlaczego Wyspa Wisielców? To tutaj też Was zapraszam do lektury. I to jej imię takie intrygujące, Medea. I dlatego tu już Was znowu, czyli do, że filozoficzna. Dlaczego filozoficzna? Dlatego, że mamy tutaj bardzo dużo odwołań do mitologii też greckiej, ale nie chodzi tutaj tylko o takie jeden do jednego odwołania, ale właśnie do tego, żeby się zastanowić nad tym, czy rzeczywiście naszym życiem kieruje
los, czy to my sami, co jesteśmy w stanie poświęcić dla miłości, dla lepszego życia, czy nienawiść może być silniejsza niż miłość, nawet miłość w stosunku do dzieci. Bardzo dużo tutaj będzie dylematów, pytań, takich, na które też czytelnik będzie musiał odpowiedzieć, czyli to nie będzie łatwa i przyjemna literatura obyczajowa. Niesamowicie mi się podobała i gorąco Wam polecam. Ostatnią powieść, to w zasadzie nie powieść, tylko literatura już faktu, reportaż, to są Familioki. Czekajcie, tylko tu sobie sprawdzę autora. Familioki Kamila Iwanickiego. Tak, Familioki, czyli takie osiedla budowane tam w XIX, niektóre nawet już w XVIII wieku na Górnym Śląsku albo w Opolskim, przy kopalniach, ale też przy zakładach przemysłowych dla całych rodzin, ale też dla jakichś tam kawalerów, to już jakby zależało, ale familioki były stricte dedykowane dla rodzin, pracowników, robotników, właśnie no, górników. I jak to wyglądało? Nie chodzi o same budynki, autor też opisuje te budynki i część z nich jest nawet wpisana jako tam zabytki, ale też o to, jak wyglądało to życie kiedyś i jak wygląda życie dziś tej społeczności. Ile zostało z tych zwyczajów, z tego co przenieśli, ale jest to też niesamowicie jakby ciekawe odniesienia do naszej historii, nie tylko do historii Górnego Śląska. Więc też Wam polecam ten reportaż, bo jest, tak jak mówię, ciekawy. I teraz już przechodzimy do książek, które mam w papierze. I tak, pierwsza to jest Christine Harmel, A gdy znów się spotkamy. Autorka znana, że pisze głównie o czasach wojennych i również tak mamy tutaj, ale to co ciekawe, tu jest poruszany wątek, gdzie jeńcy niemieccy pracowali na plantacjach trzciny cukrowej w Brazylii. I tam mamy też taki, przepraszam, nie w Brazylii, w Stanach Zjednoczonych. Już się po prostu gubię, bo mam taką drugą książkę, ale to Wam będę mówiła w przyszłym miesiącu. W Stanach Zjednoczonych i jest to taki, powiem Wam, byłam zaskoczona, bo nie jest to wątek, o którym się często mówi, często pisze, więc dodatkowo, o przepraszam Was, dodatkowo autorka no, ma ten taki swój styl, przez który się dosłownie płynie. Mamy tutaj tajemnicę pewnego obrazu. Ten obraz jest powiązany z babcią naszej bohaterki i mamy tutaj dwie przestrzenie czasowe. Właśnie te czasy II wojny światowej oraz czasy tuż po II wojnie światowej aż do współczesności. One się ze sobą przeplatają, ale jest to bardzo płynne. No i powoli czytelnik odkrywa właśnie tajemnicę. Tajemnicę obrazu, który otrzymała nasza główna bohaterka, ale też związane z nim, no i z nią tajemnicę jej rodziny oraz jej pochodzenia. To, co jest takiego interesującego i intrygującego w tej książce, to również ukazanie, jak to właśnie w latach 40. był rasizm, było traktowanie jeńców niemieckich, ale też osób, które się z tymi jeńcami niemieckimi zadawały. I nie chodzi tutaj tylko o związki jakieś partnerskie, seksualne, ale w ogóle, że były, nie wiem, przyjaźnie do nich nastawieni. Co ciekawe,
to, że czasami takie osoby, które zadawały się z takimi jeńcami niemieckimi, były niżej w danej społeczności niż sami jeńcy niemieccy, więc widzicie, no, byli bardziej napiętnowani. Więc bardzo, bardzo no, interesujące i ukazanie właśnie tych takich trzech klas i traktowania ich w tamtych czasach. Dodatkowo mamy tutaj trochę takich wątków dotyczących sztuki, obrazów. I to powiem Wam, bardzo urzeka w tej książce. Autorka dosłownie w tej książce maluje te obrazy i można sobie bardzo dużo wyobrazić. No jest to niesamowite. Raczej to mi się najbardziej podobało, przyznam szczerze. Kolejna książka, która, albo o niej to Wam powiem jako jednej z na końcu. Kolejna książka to jeśli lubicie powieści gotyckie, jeśli lubicie powieści z wątkiem historycznym w tle oraz z jakąś tajemnicą i miłością, no to polecam Wam Paulinę Kuzawińską i jej najnowszą powieść Czarownice. Tutaj mamy Irlandię, mamy lata tuż po Wielkim Głodzie, też wojnę tutaj opiumową, tak, handel opium i jak to wygląda, powiedzmy, w takiej małej miejscowości, co tam się działo w czasie Wielkiego Głodu, no i tutaj właśnie, jeśli chodzi o ten handel opium. Intrygująca, tak jak mówię, taka pełna grozy, no i też wiecie, ten taki klimat utrzymany zawsze przez Paulinę Kuzawińską, jakaś mgła, jakiś mrok, ciemność, no i zawsze jakaś tajemnica i wątki, no, które no, należy odkrywać i które też można odnieść do współczesności, więc też Wam gorąco polecam, jeśli lubicie właśnie taki klimat. Kolejna książka to Pomoc domowa Sekret, Freida McFadden, książka, o której Wam już mówiłam, zapraszam do recenzji. No, jest to kolejna część no, tej serii Pomoc domowa. No, ja uwielbiam tą serię. Uważam, że autorka ma niesamowity talent, jeśli chodzi o pisanie thrillerów, takich psychologicznych, ale bardzo dużo problemów też społecznych tutaj porusza. A dodatkowo to, co mi się podobało, to tutaj ukazanie pewnego, raczej tego samego wydarzenia i tego samego może wątku z dwóch różnych perspektyw bohaterek, więc bardzo ciekawy zabieg. Dobra, i tutaj takie najlepsze odkładam. Kolejne to też będzie no, kryminał, powieść sensacyjna. David Lagercrantz, Memoria. I jest to właśnie kryminał, przeszłość, która rzuca długie cienie, zemsta, która jest silniejsza niż chęć przeżycia. Bardzo, słuchajcie, intrygująca też powieść. Powiem Wam, że do ostatniej strony ciężko odgadnąć zakończenie i co się kryje za całą tajemnicą, no i właśnie za tą kobietą w czerwonej sukience. Ona tutaj jest kluczowa w tej całej powieści. Bardzo wciągająca powieść, od której nie można się oderwać. Mnóstwo takich wątków, które się ze sobą przenikają, więc gorąco, gorąco Wam polecam. Na pewno nie będziecie się nudzić, bo dodatkowo powiem Wam, tutaj akcja dosłownie mknie, pędzi. I tutaj mamy Myśl jak Einstein, Daniel Smith. Króciutka książka, ale powiem Wam, bardzo interesująca. W porównaniu do innych myślałam, że to będzie standardowy jakiś taki poradnik.
których jest mnóstwo i nawet chyba widziałam kiedyś książkę o takim samym tytule, ale innego autora. Natomiast to, co mi się podobało, to że tutaj autor, czyli Daniel Smith, łączy, czyli wątki biograficzne Alberta Einsteina z jego podejściem do życia. I to właśnie, co wykonywał, jak można właśnie być czy myśleć jak on, osiągnąć powiedzmy coś podobnego jak on, co wynika z jego życia. Aczkolwiek są tutaj niektóre też rzeczy, o których on raczej nie, o których wypowiada się niepochlebnie autor, tak? Czyli mówi, żeby raczej nie zachowywać się tak do końca, bo nawet na przykład no, sam Einstein nie do końca był zadowolony z takiego zachowania u siebie. Więc fajnie się też to czyta, więc też jeśli Was interesuje takie właśnie połączenie, to Wam polecam. I teraz, słuchajcie, chcę Wam powiedzieć o najgorszej książce, jaką ever przeczytałam normalnie. Książka, która jest, no której, nie, ja powiem Wam standardowo, staram się nie mówić źle o książkach, bo uważam, że każdy ma inny gust, każdego co innego interesuje, każdy może inaczej tą książkę odbierać. Ale jeśli książka może wyrządzić szkodę, to nie ukrywam, no, że ja jestem no, przeciwko. I tutaj mówię nie. I taką książką to jest Znajdź swoje miejsce. 22 rytuały uwolnienia od dziedzictwa emocjonalnego. Natasza Kalestrema. Słuchajcie, jak zobaczyłam tą książkę, najpierw myślałam, że będzie to coś interesującego, czyli jakieś, no bo tak z tyłu jest, że właśnie uwolnienie się od przeszłości. Ja czasami sama mam z tym problem, albo też z wieloma takimi przypadkami się spotykam, czyli taką niemocą, jeśli chodzi o uwolnienie emocjonalne właśnie z tą przeszłością, z dzieciństwem, czyli z czymś, co gdzieś tam nas zakotwiczyło w przeszłości i nie jesteśmy w stanie pójść dalej. Więc mówię interesujące. No i tutaj autorka niby wykorzystuje 22 takie rytuały zapożyczone od szamanów, z jakiejś religii innych, do tego, żeby właśnie móc się od tego uwolnić. I w zależności od tego, co omawia, czyli czy to są finanse, czy jakieś schorzenia fizyczne, czy psychiczne, czy nawet, wiecie, usterka domowa, cokolwiek, to tam opowiada, no, co powinniśmy zrobić, albo jaki rytuał zastosować. I powiem Wam, nawet pierwszy rozdział nie jest taki zły, bo tam jest właśnie, żeby wypisać, na przykład jak w naszej rodzinie, kto z czym miał problem, co się zdarzyło, czyli czy jakieś tam sytuacje były takie skrajne, na przykład i czy my przenosimy na nasz grunt, nie wiem, no to mówię nawet ok. Ale powiem Wam, im dalej w las, no to tym po prostu ta książka, no, była straszna. I tutaj chcę Wam przytoczyć na przykład, że stwardnienie rozsiane to dlatego masz, na przykład, bo trauma sprawiła, że wytworzyłeś wokół siebie pancerz. No, masakra. Zapalenie odbytnicy. Trauma zżera mnie od środka. Dojmujący ból karku. Mam ochotę komuś przyłożyć, wysłać go, gdzie pieprz rośnie, ale nie mogę, bo jest w podeszłym wieku, wyjechał albo boję się jego reakcji. Na przykład opryszczka. Czuję się niezrozumiany lub sfrustrowany postawą innej osoby. Kolano. Nie mam ochoty, boli mnie kolano. Nie mam ochoty już uginać się pod gradem porad, próśb lub oczekiwań moich bliskich. Przeziębienie.
Błądzem we mgle, jestem zagubiony. Skolioza, jestem postawiony przed wyborem, którego nie potrafię dokonać. Na przykład muszę wybierać pomiędzy ojcem a matką. No słuchajcie, no i jak tu czytałam, no to mówię, no masakra. Albo choroba, na którą cierpi wiele kobiet i z którą się zmaga, ja sama też i miałam. I tu jest endometrioza. Odziedziczyłam lęk przed rodzeniem, traumy krewniaczek, śmierć dziecka, przerwanie ciąży, poronienie. No wiecie co? No to jak się to czyta, to się nóż otwiera. I jak ktoś mi później tutaj pisze, że mam jakiś rytuał sobie zrobić i prawie, nie wiem, otworzyć się, tak? I nie wiem, i że ja dlatego cierpię na jakieś problemy mam zdrowotne, bo niby ktoś tam wcześniej w mojej rodzinie coś tam zrobił. No słuchajcie, to mi się kojarzy z takimi zabombonami. Albo tu jest, wiecie, że jak tak jak, nie wiem, uderzymy kogoś, mamy stłuczkę jakąś, no to jeśli ktoś w nas uderzy, tak, no to znaczy, że nie potrafimy, nie wiem, sami o sobie decydować, a jak, nie wiem, my uderzymy w kogoś tam, nie wiem, to po prostu, że za bardzo pniemy się do przodu. No wiecie, no jakaś bzdura totalna, tak? Nie, że, no nie wiem, wypadek losowy, no tylko tak samo, nie wiem, mamy problem z kuchenką, tak? Nie wiem, albo mamy problem z ogrzewaniem, no to, że, nie wiem, jesteśmy zimni jak lód. No powiem wam, no to straszne. Więc sama zostawiam wam do oceny, ale nie wiem, czy ktoś czytał, natomiast dla mnie, no to jest książka, ja rzadko, tak jak mówię, odradzam książki, ale no ja się przeraziłam tą książką. Przeraziłam się, że ktoś tak może pisać. Ale nie, słuchajcie, nie były tylko takie straszne książki, bo zdarzyły mi się też trzy perełki, które, tak jak powiedziałam, prawdopodobnie trafią na listę moich bestsellerów tego roku. I pierwsza, która mnie dosłownie urzekła i o której też myślę sobie cały czas, to jest Popłynę przed siebie jak rzeka, Shelley Reid. Przepiękna powieść. Jeśli wam się podobała książka, gdzie śpiewają raki, to również ta wam się spodoba. Dlaczego? Dlatego, że tutaj również są przepiękne opisy przyrody. Dodatkowo też mamy historię przemiany takiej młodej dziewczyny ze względu na jej doświadczenia różnego rodzaju. No właśnie z takiej dziewczynki w taką kobietę i obserwujemy jakby, no, gdzie śpiewają raki, jakby tylko widzieliśmy jakiś tam wątek, tak, i później rozwikłanie sprawy. Tutaj obserwujemy całe jej życie, może od pewnego wydarzenia, które ją ukształtowało, poprzez całe życie. I to jak, czy żałowała niektórych wyborów, czy nie, i jak to życie jej wyglądało. Ale tak jak mówię, no przepiękna, wzruszająca, emocjonująca, klimatyczna, przepięknie napisana, taka urzekająca, a dodatkowo poruszająca wiele trudnych tematów, takich traumatycznych. I myślę, że dla wielu, wielu osób to będzie idealna książka do autoterapii, no szczególnie myślę dla wielu kobiet, więc gorąco polecam. Kolejną taką książką to jest Chłód kwietniowego słońca. Jest to Islandzka Nagroda Literacka 2020 roku autorki Elisabeth, ale no słuchajcie, no niestety mogę wam tylko pokazać, bo nie proście mnie, nie przeczytam. Książka jest króciutka, natomiast ma w sobie ogrom treści. W zasadzie każdy rozdział coś w sobie
Ma. I według mnie trzeba tą książkę przeczytać kilka razy, żeby wyciągnąć z niej całą esencję. Na początek, jak się czyta, to trochę może się wydawać niezrozumiała. Czasami wydaje nam się, że jest chaotyczna, że autorka trochę skacze z tematu na temat, ale docelowo, jak dotrwamy do końca, to ten obraz nam się klaruje całości. I też mamy świetnie tutaj ukazaną właśnie islandzką społeczność i głównie Reykjavik lat 80. I młodych ludzi. Gorąco Wam polecam. Tu jest bardzo wiele trudnych takich tematów poruszonych, dotyczących dorastania, dotyczących młodych ludzi, dotyczących też tożsamości, też dotyczących przemocy, ale też dążenia do tego, żeby być lepszym niż w rodzinie, ale czy to się uda właśnie oddzielić te swoje traumy i na przykład być lepszym rodzicem niż nasi rodzice i czy potrafimy też kochać sami siebie, czy też raczej często sami siebie oszukujemy. Więc niesamowita. Zachęcam Was gorąco do przeczytania. I ostatnia z takich powieści, które się znalazły w mojej topce, to jest Cud Wiktorii Mas. Wiktoria Mas, wcześniej znana tutaj na rynku polskim, Bal szalonych kobiet, a tym razem jej przychodzi do nas z powieścią Cud. Zobaczcie, też przepięknie wydana przez wydawnictwo Mowa. Powiem Wam, niesamowicie intrygująca powieść, ukazująca hipokryzję współczesnego świata, współczesnego, ale też. Niby to nie dotyczy stricte obecnych czasów, też dotyczy trochę przeszłości, ale tak jak mówię, mamy tutaj mnóstwo odniesień do współczesności, do właśnie takiej walki między sakrum a profanum, do takiego wywyższania się ludzi nad tą siłą wyższą, tak? Bo to może być postrzeganie jako Bóg, tu mamy objawienia Maryjne, ale to może być ogólnie, bo tutaj na przykład inny z bohaterów to po prostu nazywa jako siła wyższa. I to, że właśnie nie chcemy wierzyć, uważamy siebie często za lepszych niż jesteśmy. Nie chcemy się przyznawać do naszych błędów. Każdy uważa siebie za doskonałego, a każdego innego postrzega jako gorszego, a że to on zasługuje na coś, na to lepsze ja, lepsze życie i na to dostąpienie jakiegoś zaszczytu. I ukazanie też takiej małej społeczności. I tego życia tam, i ścierania się różnych też osobowości, o tak bym powiedziała, osobowości. A dodatkowo mamy też przyjaźń jakąś tam dziecięcą i chłopca, który no, jest niesamowity. Czy on pogodzi tą społeczność, czy też nie, czy to przyniesie większy konflikt, czy będzie ten cud, czy tego cudu nie będzie. Kto tego cudu, jeśli nastąpi, to no, będzie wybrany, czy też nikt, bo cud okaże się kłamstwem. Niesamowita, bardzo też Wam polecam. Króciutka, a intrygująca bardzo, bardzo powieść. To tyle na dzisiaj. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Dajcie znać, co Wy polecacie do czytania, jakie Was książki urzekły w lutym. No, a ode mnie to tyle na dzisiaj. Życzę Wam miłego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.